22 października w parafii świętego Jana Pawła II w Lwowie Sokolnikach uroczyście obchodzono uroczystość parafialną. Mszę świętą celebrował ksiądz Piotr Demi, wikariusz z parafii w Brodach, wraz z księdzem proboszczem Łukaszem Elesniakiem i licznymi księżmi dekanatu lwowskiego na czele z księdzem dziekanem, którzy przybyli na wspólną modlitwę. W swoim kazaniu ksiądz Piotr Demi podkreślił, jak ważne jest słuchanie głosu Boga, który zaprasza wszystkich do świętości i czy jesteśmy gotowi odpowiadać na to zaproszenie. Po mszy świętej proboszcz parafii ksiądz Łukasz Leśniak wręczył odznaczenia za szczególne zasługi i działalność parafii dwóm zasłużonym parafianom, panu Janowi Kucowi, zakrystianowi i pani Tycianie Ostrykowej, kierowniczce chóru Boże Perełki. Uroczystość zakończyła się modlitwą o pokój w Ukrainie przy dźwięku dzwonu głos nienarodzonych, który został poświęcony w Watykanie przez papieża Franciszka i wprowadzony do parafii 24 marca 2022 roku.